9 czerwca czekają nas wybory do Europarlamentu, które niestety, mówię to naprawdę z bólem serca, niestety są strasznie ważne. Ja bym chciał, żeby te wybory nie miały wielkiej stawki, żeby za bardzo wiele rzeczy nie zależało od tego, kogo wyślemy do Europarlamentu. Chciałbym, żeby ten Europarlament nie decydował o najdrobniejszym fragmencie naszego życia. Żeby ci ludzie, którzy tam będą siedzieć, nie decydowali, czym mamy jeździć do pracy, w jakich domach mamy mieszkać, przez jaką słomkę mamy pić kolę, albo czy w ogóle możemy mieć słomkę. Chciałbym, żeby oni o tym nie decydowali. Niestety, świat tak się potoczył, że o tym decydują i z tego powodu te wybory są ważne, ponieważ rola Europarlamentu z każdym kolejnym rokiem rośnie. Przypomnijmy sobie kampanię sprzed 5 lat, z 2019 roku do Europarlamentu. Ona się wtedy nie wydawała za bardzo istotna. Unia Europejska już od wielu lat nie zmieniała żadnych traktatów i w miarę dobrze nam się żyło. Przypomnijcie sobie państwo postulaty wyborcze wtedy PiS-u, Platformy, PSL-u, Lewicy. Czy oni mówili, że idą do tych wyborów po to, żeby zabrać Polakom samochody z silnikiem spalinowym? Zapomnieli nam o tym powiedzieć. A czy może mówili wtedy, że idą do Europarlamentu po to, żeby pozbawić Polskę prawa weta? No też zapomnieli nam o tym powiedzieć. A może mówili, głosujcie na nas, to was zmusimy do remontów domów i mieszkań. No też zapomnieli nam o tym wtedy powiedzieć. Albo chociaż mówili, że nam będą przysyłali nielegalnych imigrantów przymusowo i Polska będzie musiała ich przyjmować i po to oni idą do Europarlamentu jak Róża Thun. No znowu zapomnieli nam o tym powiedzieć, a te wszystkie rzeczy zrobili przez te 5 lat. Więc jak teraz ich słuchacie, gdzie oni mówią, że chcą zatrzymywać Zielony Ład, zmieniać pakt migracyjny, to nie wierzcie tym ludziom, bo oni 5 lat temu nas wszystkich okłamali i ja naprawdę nie chcę wiedzieć, jakie niecne plany oni mają teraz i co planują zrobić przez kolejne 5 lat w Europarlamencie. My dosyć jasno mówimy, po co wysyłamy tam swoich ludzi. Mamy kilka celi i zamierzamy je zrealizować. Pierwszy problem to spadająca konkurencyjność Unii Europejskiej. Unia Europejska jeszcze 20 lat temu, 25 lat temu szybko się rozwijała. To były bogate państwa ze wzrostem gospodarczym. Tam był wolny rynek, była wymiana usług, dóbr. Można było się przeprowadzać, gdzie się chciało, pracować, gdzie się chciało. Tam była wolność. I do takiej Unii Europejskiej Polacy wchodzili po tych dekadach niewoli, po tych dekadach komuny. Niestety od tamtej pory wiele się zmieniło. I pogoda też się niestety zmieniła. Jeżeli ktoś musi się ewakuować, bo deszcz pada, to zachęcam teraz, bo jeszcze trochę będę mówić. Więc uciekać, bo zmokniecie niestety. Europa jest biedniejsza niż 15 lat temu. Francja jest biedniejsza, Włochy są biedniejsze, Grecja jest biedniejsza. Te państwa się zwijają. I to jest naprawdę oburzające, że ludzie, którzy doprowadzili do tego, że państwo... Ja nie potrzebuję. Że państwa Zachodu się zwijają, roszczą sobie prawo do tego, żeby nam mówić, jak my mamy zarządzać swoim państwem. Ci ludzie doprowadzili do tego, że ich gospodarki stały się gospodarki centralnie planowanymi. Doprowadzili do wysokich cen energii, do zbyt dużej regulacji życia gospodarczego. To wszystko sprawiło, że oni się nie rozwijają i teraz oni mówią. Oni mają na tyle bezczelności w sobie, żeby powiedzieć nam, jak my mamy zarządzać swoim własnym państwem, które w przeciwieństwie do nich się rozwija. A czemu oni się nie rozwijają? Dlatego, że oni z wyprzedzeniem wdrażają te różne regulacje, na przykład Zielonego Ładu. U nas ma wejść dyrektywa budynkowa, która zmusi państwa do remontów domów i mieszkań, za co zapłacicie bardzo dużo pieniędzy. Francuzi czy Włosi już teraz mają te przepisy. Oni już teraz mają te klasy energetyczne budynków. Oni już teraz ponoszą tego koszty. My dopiero będziemy ponosić te koszty za parę lat. I nie chcemy tego robić. Oni już teraz narzucają na swój przemysł coraz większe normy. Dobra, ten odcinek skrócę, bo nudne. Przejdę dalej, bo mokniemy. Drugi temat to imigranci, czyli pierwszy punkt, zatrzymujemy Zielony Ład, bo to dziadostwo obniżające nasz wzrost gospodarczy. Drugi, nie chcemy paktu imigracyjnego. Wiecie, na czym to polega? Mamy przymusowo przyjmować nielegalnych imigrantów z Europy Zachodniej, a jak któregoś nie chcemy przyjąć, to mamy zapłacić 20 tysięcy euro za jednego nieprzyjętego nielegalnego imigranta. 20 tysięcy euro. I potem taki Tusk wychodzi i mówi, że to jest korzystne dla Polski. To ja się pytam, która część tej transakcji jest korzystna?
korzystne dla Polski? Że przyjmujemy inżyniera z Afryki, czy że musimy za niego zapłacić 20 tysięcy euro? Gdzie jest ta korzyść? Na czym my tu zarabiamy? Sikorski też mówi, że my skorzystamy na pakcie migracyjnym. A jeżeli nawet tak jest, jeżeli któraś część tej transakcji, nie wiem która, jest opłacalna, to czemu zagłosowali w Unii Europejskiej przeciwko temu, jeżeli twierdzą, że to jest korzystne dla Polski? Ten pakt migracyjny to jest jedno wielkie oszustwo, umowę z Unią Europejską. Że otwieramy swój rynek na ich firmy, oni tu mogą inwestować, ich kapitał tu może wejść, a w zamian za to oni nam płacą kasę. Rynek, oni dają kasę, a teraz nie chcą dawać kasy, chcą nam dawać nielegalnych imigrantów. Nie na to się umawialiśmy. Jak się na Allegro kupi telefon komórkowy, a przyszlą ogórka, to jest oszustwo. My zamawialiśmy kasę, przysyłają murzynów z Afryki. To jest oszustwo, nie na to się pisaliśmy, nie zgadzamy się z paktem migracyjnym. Nie boimy się deszczu. I nie boimy się deszczu. Dalej, my o tym mówimy od dawna, że nie chcemy paktu migracyjnego, zielonego ładu, dyrektywy budynkowej, zakazu sprzedaży samochodów z silnikiem spalinowym. I teraz PiS się nagle obudził, że oni też są przeciwko i że oni zawsze byli przeciwko. Nie dalej jak przedwczoraj byłem w Sejmie, wyszedł PiSowiec Kuźmiuk na mównicę i zaczął straszyć, że ta zła Unia Europejska, nie uwierzycie państwo, podatki chce nakładać na Polskę. A parę lat temu Morawiecki wychodził na tą samą mównicę i mówił, że on sam proponuje, żeby Unia mogła nakładać na nas nowe podatki. Nawet takie mamy memy z tego były. Lubicie państwo niskie podatki? To super, mam dla was 5 nowych niskich podatków. I teraz Unia Europejska właśnie te podatki Morawieckiego na Polskę chce nakładać i PiS straszy, że jak to tego mogło dojść, nie wiem. Tak do tego doszło, że sami to proponowali i sami się na to zgodzili, pomimo tego, że mogli to zawetować. Tak samo mogli zawetować Zielony Ład. I tego nie zrobili. Morawiecki mógł to szaleństwo zatrzymać, nie zrobił tego. Morawiecki jeszcze przed Unią Europejską domagał się zakazu sprzedaży samochodów z silnikiem spalinowym. To był pomysł Morawieckiego, on tu wyprzedził Unię Europejską. A teraz jest oburzony. 2 tygodnie temu był marsz w Unii Europejskiej przeciwko Zielonemu Ładowi. Kto szedł w pierwszym rzędzie? Morawiecki szedł w pierwszym rzędzie, który sam wcześniej do tego Zielonego Ładu doprowadził. Najbardziej bezczelny to tu jest Janusz Wojciechowski, komisarz rolnictwa z PiSu, który wręcz mówił, że Zielony Ład to jest program rolny PiSu, z którym oni idą do Unii Europejskiej i chcą się tym dobrodziejstwem ze wszystkimi podzielić. No to im się udało, Zielony Ład przeszedł. A który polityk europejski się najbardziej do tego przyczynił? Kto był twarzą Zielonego Ładu? Kto to wmusił narodom europejskim? Ursula von der Leyen. A kto ją wybrał? Kto się cieszył i chwalił, że dzięki ich głosom ona została szefową Komisji Europejskiej? Posłowie, europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. To oni do tego doprowadzili. Teraz stracili władzę, nic już nie mogą i nagle obudzili się, że są przeciwko Zielonemu Ładowi. Więc jako jedyni mamy w tej sprawie wiarygodność w przeciwieństwie do nich. Kolejna rzecz. Mamy w tej Unii duże problemy, nawet większe od tego deszczu czy tej burzy, co tu idzie. Mamy kryzys za naszą wschodnią granicą. Wojnę mamy. Mamy kryzys z imigrantami. Mamy spadającą konkurencyjność. Chiny, Stany Zjednoczone rozwijają się lepiej od nas. I co oni z tym robią? Mówię o tych komisarzach z Unii Europejskiej. Czy oni rozwiązują te problemy? Nie, oni je pogarszają. A za jakie problemy oni się wzięli? Ostatnio rozwiązali nam problem odpadających nakrętek od butelek. To jest poziom tych ludzi. Taki problem potrafią nam rozwiązać, żeby nam nakrętki nie odpadały od butelek. Drugi problem rozwiązali. Były różne ładowarki do Samsungów i do iPhone'ów. To zrobili, że będzie jedna, żeby ci inżynierowie z Afryki z tymi iPhone'ami nie mieli problemu z doładowaniem telefonu. To jest poziom tych ludzi. Tylko tyle potrafią zrobić. Nakrętki od butelek. Większego problemu nie potrafią rozwiązać. Ten sam poziom prezentuje obecny polski rząd. Mieliśmy mieć elektrownię jądrową, nie będziemy mieli. A co za to będzie? Dopłaty do używanych samochodów elektrycznych prosto z Niemiec. To jest majsterszyk, proszę państwa. Niemcy mieli problem, bo mają samochody elektryczne 4-5-letnie, których nikt nie chce. To jest szrot, gdzie trzeba wymienić baterie. To Tusk wymyślił. Kupimy ich, dopłaci. 1 600 000 000 dopłat do używanych samochodów elektrycznych z Niemiec, których nikt nie chce. Miał być CPK. Wielki hub lotniczy. Nie będzie. Co za to będzie? Stacja benzynowa z myjnią w Modlinie. To jest poziom tych ludzi, plus hotel dwugwiazdkowy. Już widzę, jak ci turyści będą lądować w Modlinie, spać w tym hotelu dwugwiazdkowym i jechać do Radomia.
To jest poziom tych ludzi, ich aspiracji, ich horyzontów. Nie zgadzamy się z tym. Dlatego trzeba głosować na Konfederację. A państwo to na pewno zagłosujecie. Jak w tym deszczu wytrwaliście, to wszystko wytrwacie. 9 czerwca głosujemy na Konfederację. Bardzo wam dziękuję.